O, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie rozbierać i oglądać, co to takiego jest. To jest WIG 20. Czy przynajmniej górną część. Zaraz tutaj wyciągniemy do czyszczenia klawiaturę. Tu wymaga to odkurzenia wszystko, ponieważ dosyć długo to leżało. Tu mi zostało powiedziane, że 20 lat to leżało bez użytku. Nie włączane, więc na początku czyszczenie. I rozkręcanie. Przyzwoity stan. Słuchajcie, całkiem przyzwoity stan. Tu nie przylutowane. Przyklejone. No ekstra. Jak nowe. No dobra, to teraz tak, co tu mamy? Mamy radiatory. Tu mamy cały układ zasilacza, słuchajcie. Łącznie z radiatorami. Mamy mostek prostowniczy przykręcony, z tego co tu widzę. Radiator też przygotowany. Tutaj ktoś coś wymieniał, pamięć, bo jest kalafonia. Ciekawe, czy działa. Obejrzyjmy to sobie pod lupą. We'll be right back.
Okej, słuchajcie, pierwsze odpalenie. Zasilacz 9 V dorobiłem, taki na razie, na ten teraz. Podłączone, kabelek AV z czwóreczki zrobiłem na cincze. Tu mamy telewizorek, włączony jest AV, tak? Ok, mamy audio wideo. Włączamy, pierwsze włączenie. Działa! Tylko ma 3, nie wiem czy on tak miał mieć, 3583 bajtów pamięci. 3583, chyba tak. C64 miało 64, nie? Dobrze, myślę 6400 jakoś. Ja nie wiem zresztą, mało ważne, słuchajcie. Odczyściłem. Jest to, że tak powiem, dzisiejsze łowy, słuchajcie. Działa, tylko teraz resztę. Teraz sprawdźmy sobie klawiaturkę A, S, D, F, G, K, J, K, L. Patrzcie, działa. Teraz tak, return. O, działa, równo się działa. Teraz to returkę to jest. Dobra, to będziemy sobie sprawdzać już na programiku. Uwerty działa. Strzałka działa. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 działa. Plus, minus. Taki a la funt. Control home działa. Działa, przyniosło na górę. To działa. Dobra, tu działa. Enter. Enter. Działa. Komodor ZX C, V, B, N. Patrzcie, wszystko będzie działać. Teraz tak, caps lock. Działa? Nie działa. Znaczy działa. Wszystko ma tak jak być. Ekstra. Wszystko działa. Tu się świeci. Patrzcie, jaka zdobycz, kurde, za pół darmo. O. Znaczy nie, no nie za pół darmo. Dobra, słuchajcie, działa. W następnych odcinkach będzie jeszcze dużo takiego retro sprzętu. Jeszcze podłączymy do tego magnetofon, bo też jest. W następnym odcinku. Mam Wika. Pozdrawiam.